Witam Was tutaj, cześć, witam wciąż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines, PlayStation 4, Mass Transit, Green Cities, Park Life, Industries, Campus, no i teraz jeszcze Sunset Harbor. Tak wy nasze miasteczko, jeżeli się zastanawiacie, może trochę głos mój inaczej brzmieć, ponieważ nagrywam to z rana, bo właściwie to ja dzisiaj nie spałem, chociaż jestem bardzo wyspany, to mało dzisiaj naprawdę spałem. Mniejsza z tym, jak widzicie, tak wy nasze wspaniałe miasteczko i w dzisiejszym odcinku, ponieważ mamy, tak jak mówiłem, jeszcze parę rzeczy do dokończenia w tym mieście, będziemy się zajmować jedną właśnie z tych rzeczy. Ale spokojnie, to jest to, co już bardzo długo czeka na to. A mianowicie ta dzielnica. Tak, tutaj to już po prostu jest jakieś przegięcie, a ona tutaj bardzo czeka, jeżeli byśmy ją w końcu zabili, to ten dworzec raz będzie mieć drugie życie, a dwa, tą całą pompownię też dzisiaj właśnie mam zamiar przenieść w zupełnie inne rejony. Najpierw mimo wszystko i tak przeniesiemy tę część techniczną w te rejony. Wiadomo, że helikoptery powinny być w tych rejonach, w sensie nad wodą, ale ze względu tego, że tutaj jest jeszcze miejsce na jedną dzielnicę, jeden stadion i może jakiś monument, możliwe, że stadionów nie postawimy, tylko jakiś monument tutaj wyrzucimy, no to sami wiecie, trzeba to jakoś byłoby zrobić. Więc mniejsza z tym, bez zbędnego przedłużenia, zaczniemy to jakoś tutaj wkładać, wciskać. Zobaczymy, jak będzie. Tak, to subdate, proszę bardzo, mamy naszą tutaj dzielnicę z naszym tramwajem i ogólnie wszystkim. Jest to już zrobiona dzielnica, bo bym powiedział, na tip-top. Niestety nasze tutaj, jak widzicie, to już zostało porozkładane w różnych rejonach. No, wygląda to jak wygląda, ale najważniejsze to, że to działa. Tutaj jest jeden zjazd na autostradę w tym miejscu i drugi tutaj na ten cały węzeł, żeby oni mogli się wtedy było rozjeżdżać i spokojnie wszędzie dojechać, bo jeżeli zobaczycie, tutaj oni wjadą tu, to nie mogą raz pojechać, w sensie raz, mogą zjechać sobie tutaj dołem, przejechać i wjechać tu na przykład, mogą tutaj, no ja tutaj widzę, że jakieś dziwne fikumiku to się robi, ciekawe czemu, czekajcie, zobaczmy. Aha, to nie ma sensu. Ten brązowy pojazd, gdzie on jedzie? On tędy skręca, ale to i tak nie ma sensu, czemu on tak jedzie na drogę? No ma, mniejsza z tym. W ogóle zobaczmy, czy tutaj ludzie korzystają z tych rejonów. Ale wydaje mi się, że chyba... No trochę jest, na pewno. Coś tam, kto się jedzie, jakąś taksówką widzieliśmy. Przejścia tutaj widzimy, że są. Ludzie korzystają. Tak, ludzie nawet tutaj stoją na tych przejściach, świetnie. I tutaj ze ścieżek różnych naszych, tych górnych, dolnych, też jest to wykorzystywane. Nawet z tego ludzie korzystają. To dobrze, bo tutaj będzie jeszcze ta jedna linia puszczona dzisiaj. Nasz budynek się pięknie opróżnił. To dobrze, bo właśnie tym się teraz zajmowałem i co dużo mówić, teraz zajmuję się tą dzielnicą, żeby ją jakoś zaksesować, ale najpierw oczywiście wyburzymy do niej nowej lokalizacji, więc to będzie dużo tego, ale no zobaczymy, tak, bo to wszystko te nowe będą się stawiać w tego typu miejscach. O, głównym na przykład planem jest gdzieś w tym rejonie poustawienie tego, o, albo raczej gdzieś tutaj, bo tutaj jest tego spokojnie dużo. Swojego nie wiem, czy ja to wam pokazywałem. Tutaj nasz węzeł, ten kolejowy, został już całkowicie przebudowany. Nie ma tutaj żadnych możliwości już korkowania się. Jak widzicie, są niektóre po prostu węzły, gdzie wjeżdża na górę, robi jakiś fikumiku i tak dalej. Nasza kolej jednoczynowa tak samo ma tutaj węzeł. Super ładnie, estetycznie zrobione, że całkowicie to wszystko wymija i nie ma problemów. Ten wiadukt tutaj bym trochę jeszcze może później przepracował, ale i tak jest całkiem nieźle, jak chcecie, możecie sobie zobaczyć. Czekajcie, bo będzie to lepiej widać na mapie komunikacji tutaj. No, dokładnie. No, jak widzicie, jest tutaj po prostu bardzo dużo linii, bo tu jeszcze są linie pod ziemią. No i oczywiście nadziemne też linie sterowcowe, więc tutaj się tego naprawdę dużo dzieje. Tak, więc tutaj nawet ten tor po środku, tutaj jest to, z niego jakiś jeden pociąg korzysta. Co prawda z niego korzysta dużo strasznie ludzi, ale no wiecie co chodzi. Ważne, żeby mieli możliwość
skorzystania. A później wszystkie linie, o tutaj jest na przykład jedna, tutaj dwa wjeżdżają od tej strony i na jeden tor. To już jest trochę dziwne, no ale wiecie co chodzi. No, przynieśmy teraz tą całą wodę. I teraz ciekawostka dla was, jak to jest możliwe, że wyłożyłem teraz te wszystkie nasze wody, całą wodę stąd, o tą tu, a my, nasze miasto w całości nie ma problemów z wodą, w sensie, że wszędzie jest woda. Jak to jest możliwe? No, powiem wam, że to jest bardzo prosta sytuacja. Jak może i wiecie, w naszym mieście jest pełno właśnie tego typu miejsc, gdzie są nasze rezerwy wodne i one po prostu w tym momencie dają wodę naszym całym tutaj sektorom właśnie mieszkalnym i ogólnie całemu naszemu miastu, aby właśnie to dobrze funkcjonowało. Tych do wody jest już ich mało w teorii w naszym mieście, jakbyśmy patrzyli sobie, albo tutaj może są jeszcze jakieś trzy, ale ogólnie nie ma ich już tak dużo, jak było kiedyś na początku tego miasta. To nie zmienia faktu, że właśnie w tym momencie to wszystko całkiem nieźle funkcjonuje. Tu się trochę wylała woda, bo tu mogła być jakaś fala zrobiona przez przypadek, ale spokojnie, tutaj jest niedaleko, o właśnie, jak pokażemy, już pewnie wyjechali zresztą, jednostka pompująca, dzięki czemu oni będą spokojnie mogli tutaj tym wszystkim się zająć, bo już zresztą są, że oni tutaj pompują to. A co nie? Jest. Dobra, właśnie. Dobra, to jest taksówka. Ale na pewno gdzieś w tych rejonach one już tutaj podejrzały. Mam taką nadzieję. O, jest. Tu jest ten, tu jeden sobie stwierdził, że tu będzie pompować, a inne przez niego przejeżdżają. No oczywiście. W ogóle takie te może powinieneś na koniec dzisiejszego odcinka. No ma. O, to one trochę powoli niestety schodzą. Więc zajmijmy się poustawianiem tego całego. Słuchaj, to jest, się świeci jako zielony kolor. Zupełnie coś innego. A to jest infrastruktura kanalizacyjna. No nie wiem. Ważne, że lecimy tutaj. No i nasze zbiorniki wodne szybko zostały znowu. No bardzo szybko się znowu załadowują, bo dużo więcej wody ciągniemy niż potrzebujemy, co oznacza, iż część naszych tych pomp będzie można później wyłączyć. Ale to na razie jeszcze oczywiście nie będziemy nic na ten temat mówić. Słuchajcie, to możemy nam spokojnie wyburzyć, bo i tak nie potrzebujemy aż tak dużo już wody. Tutaj na nasza jeszcze fala poszła. Ok, i widzimy nasze pompiarki, chyba jedne z moich obecnych obiektów, dalej funkcjonują. One w ogóle kompletnie są poza grą, w sensie korzystają niby z dróg, ale jak przyjdzie do czego, to one jadą po swojemu. Jak widzieliście, tutaj postawiłem jeden maszt wysoki. Był problem, bo chciałem go tak wcisnąć, żeby jak najmniej budynków wyrzucić. No i powiem wam, że całkiem nieźle się udało. Co mam teraz zauważyć, że tu jest drut się ciągnie, ale to on jest specyficzny. W sensie można z niego wyburzyć już chyba. Tak. No to byłoby miło. Bo jak bardzo druty lubię niektóre, które ładnie faktycznie wyglądają, tak ogólnie to najlepiej byłoby, jakby dało się je usunąć. No ma, mniejsza z tym, jak widzimy, mamy tutaj nasz maszt radiowy, dzięki czemu nasz poziom radia w całym mieście, jak sobie zetkniemy, nie, to jest detekcja wstrząsów, zasięg radia, o dokładnie, to wszędzie dochodzi, nawet tutaj, bo tutaj postawiłem, te drzewa są czerwone, tu postawiłem jeszcze jedną, właśnie nasz sygnał, tu jest problem trochę, to może jeszcze coś tutaj będzie trzeba postawić, tu jest też problematyczne, bo tutaj są. No, tu byłoby trudno to dociągnąć. O, ma jakiś ten prąd do podciągnięty? Ma. Ale wiecie co? My ten prąd dociągnijmy tak, jak to powinno wyglądać. Czytaj. Za pomocą czujnika sejsmicznego. I dzięki czemu będziemy mogli tu im postawić jedną taką wieżę. Tylko i wyłącznie, żeby tutaj na dole mieli to. Natomiast czy mają prąd? Prąd mają. Dzięki czujnikowi sejsmicznemu. To jest niesamowity budynek. No, to tutaj sobie też dorzućmy naszą antenę z radiem. Oni się tutaj zawsze cieszą, jak to się postawi, więc w sumie czemu by nie. Zróbmy to, żeby też to jakoś ładnie później w drzewka mógł rzucić. I tutaj oczywiście, jak widzimy, jest dużo ludzi. Nie wiem, jakie są ceny tutaj za wejście. A można jeszcze trochę zejść, żeby więcej ludzi chodziło, to będzie trochę to lepiej. O, widzę, że teraz jest. Że on nawet zarabia teraz.
Nie wiem, czy to teraz tak jak obniżyłem, czy co, ale nawet nie jest tak źle, bym powiedział. No ma, mniejsza z tym, jak widzimy tutaj to całkiem ciekawie wygląda. I oczywiście ten park jeszcze kiedyś pewnie dokończę, bo nie we wszystkich miejscach ma tak dużo drzewek i on jeszcze nie wybił ostatniego poziomu. Chociaż już jest na czwartym poziomie. W międzyczasie on do tego doszedł. Mniejsza z tym, zajmijmy się teraz tą obszarem, czyli jakaś ładna dzielnica mieszkalna, no czy tam handlowa, zobaczymy sobie, jakoś podzielimy może nawet porówno. I jeżeli chodzi, no to jest godzina, tak sobie. I oczywiście jakieś budynki z tych naszych części. Mamy łuk tutaj ufalny, przepraszam, możemy go gdzieś tutaj wrzucić, ale bym bardziej wziął pod uwagę tego typu budynki, które są wielkoobszarniowe. I tak, tu mamy zoo. I mamy jeszcze jeden budynek zoo, który trzeba gdzieś wrzucić. A nie, budynek zoo już jest postawiony. To może przejdźmy sobie przez wszystkie te rzeczy i zobaczmy, jakich budynków my tu nie mamy. Widzę, że nie jest tak źle, że raczej w większości to my mamy. Tak, oczywiście mamy park jednorożca, ale wiecie, jaki to jest trudny. W ogóle on kosztuje 500. O kurczę. No, ale to do niego trzeba wygrać wszystkie scenariusze. Jest Natural Disaster, co to jest trudne. Tak powiem to skromnie. I widzę, że poza tym mamy jeszcze parę takich budynków tego typu. A tak poza tym to jest całkiem nieźle. Teraz pytanie, co to był za budzik? Nie wiem, czy mi go powiedzieć. Bo bynajmniej na 11 to on nie był. No ma, to skoro mamy jeszcze to, to jest fabryka półprzewodników, to byłoby dobre gdzieś w tym rejonie. I widzę, że da się to zrobić. No ma, no to ja tutaj poustawiam sobie tego typu jeszcze budynki w tych rejonach, żeby to tam jeszcze trochę zasilić i lecimy z tą dzielnicą. Fabryka samochodów, czyli tak? Elektryczków. Można byłoby gdzieś, może tu? Ja bym zapomniał. Mamy jeden budynek do postawienia. Zamek księcia. To też jest do postawienia. To nie jest jakiś duży obszar, w sensie budynek, ale to jest arcydzieło architektury i co on daje. W każdym liczącym się mieście musi stanąć średniowieczny zamek. Zamek księcia świątecznie pozwala ci spełnić ten warunek. Jest naprawdę imponujący, a ponadto ma globalną wartość rozrywkową równą 100 i zwiększa atrakcyjność wszystkich budynków unikalnych o 25%. Trzeba niego postawić. I trzeba będzie niego zarobić, to też jest stacja. Ale na przykład mamy tutaj, to jest najciekawszy, ale tu trzeba, no, wybudować wszystkie budynki, czyli wygrać wszystkie scenariusze i niestety to też będzie trudne. Ale mamy coś takiego jak kosmiczna winda i mamy stać ją na nas i możemy ją tutaj, skromnie powiedziawszy, postawić. A i widzę, że mam nawet co dużo miejsca tutaj zostawiłem sobie. No to zawsze dobra wiadomość. A, bo on jest to jedną kratkę mniejszy niż powinien być. No ma, mniejsze z tym. Stawiamy. Proszę bardzo. Tak, on ma tutaj tam jakąś z tych błędów. To jest faktycznie kosmiczne. Chyba, że to tak miało być, bo na początku tego nie było. I dorzućmy sobie ten nasz płot, który tutaj, o właśnie na ten był. Żeby on był faktycznie dookoła tutaj to odwracał nam od tego całości, bo on teraz się pewnie zniszczył w większości z tej. To jest ogrodzenie parkowe i teraz tylko które? Chyba to. Nie, to nie jest to. Gdzie był ten płot? A, to jest taka siatka po prostu. Tak, to jest ta siatka. Dobra. Co się tak, żeby nie było, ten płot nie ma żadnego taktycznego zastosowania, ale to jest czysta moja piękna wizualizacja, dzięki czemu faktycznie lotnisko wygląda jak lotnisko, a nie jak jakieś nie wiadomo co. O, i tutaj sobie dojedziemy tu i tu sobie podłączymy. Dobra. I w tym rejonie może powstać jeszcze jeden sklepik z prestiż miejscówką.
I jeśli jeszcze coś chcemy zerknąć sobie, to nasz autobus, ten wycieczkowy, on tutaj się zatrzymuje, czyli niedaleko tego miejsca. Nie wiem, czemu on się nie podświetla. Jako jakiś jeden z tych budynków unikatowych. Czy on nie daje żadnego... niby nie. Niby nie. A sprawdźmy tutaj. No niby nie. Bo on tylko daje co nam. Z najdalszych zakątków świata do miasta przybywają ludzie, aby zobaczyć kosmiczną windę. Oznacza to ogromny napływ turystów, którzy lubią wydawać pieniądze podczas swoich podróż. Czyli nie ma nic ciekawego, żadnego jakiegoś podbijania, tylko to, że to jest mega, i to jeszcze raz powiem, mega miejsce. Chciał przyjść. Tutaj nie wiem, skąd tutaj tych ludzi się wzięło. To też jest ciekawe. W sensie, bo tak, ten autobus na pewno tutaj nie przywiózł. A oni się tu znikąd. Chyba, że oni wychodzą z kosmicznej windy. Zapomniałem! Ja już wiem, jak kosmiczna winda działa. Dlatego tu jest tak zawsze dużo ludzi. Bo to jest kosmiczna winda. Ludzie z kosmosu... Zobaczcie tutaj. Przyciąga turystów do miasta dzięki kosmicznej windzie. Z różnych miejsc w całym wszechświecie ludzie są ściągani za pomocą kosmicznej windy do mojego miasta. Z najdalszych zakątków świata. No to teraz to ma zupełnie inne znaczenie. Dlatego jak sobie wejdziemy w komunikację, to on się świeci jako czarny budynek, gdzie zupełnie coś innego. I teraz ta pała łysa może i nawet mieć jakieś większe znaczenie. Czyli... no, tutaj oczywiście pasażerowie są mniejsi i jak widzimy, ich tutaj multum wychodzi i oni po prostu idą do wszystkich rejonów. Po pierwsze idą na pewno tutaj, co jest chyba, będzie zresztą w większości raczej zbyt oczywiste. No i w różne inne rejony, no to teraz to ja rozumiem. Now I know what I can see here. Ja. Dobra, lecimy z tamtą budową. Dobrze, no i teraz reasumując, powiem wam tylko tyle, że ta kosmiczna winda dała nam multum pieniędzy i to był bardzo dobry pomysł, żeby w końcu w nią zainwestować. Mamy jeszcze parę budynków. Po pierwsze jest tutaj zbuduj 600 usług miejskich, co jest z kategorii trudne, ale realne. Dalej jeszcze tutaj jest średnie gromadzenie na budynek, to jest 40% minimum. Biura rządowe też jeszcze w przyszłości do zrobienia. No i oczywiście to 30 tysięcy kratek przemysłowych, co jest też z kategorii trudnych. I to jest do zrobienia. Zapomniałem o tym. Tylko pytanie, ile kosztuje taka jedna, żeby teraz nam te pieniądze nie zniknęły. Wspomniałem to, że teraz dużo zarabiamy, to żeby nam nie zniknęły. O, ale spokojnie. 60. I kurde, wejdzie tutaj. Wejdzie. I proszę bardzo, w ten sposób powinniśmy odblokować lokomotywialnię. I ona jest jednym z tych małych budynków, więc możemy sobie spokojnie tutaj ją walnąć. Teraz możemy sobie zwrócić trochę jeszcze pieniędzy i przyspieszyć czas po pierwsze. I mamy, proszę bardzo, nowy budynek. W ogóle czy on jest jeszcze dostępny? Wtedy go postawiliśmy. Tak. Przejdźcie i zobacz stare lokomotywy. Hale lokomotywialnie mogą zwiedzić turyści i mieszkańcy. Budynek ten jest miejską atrakcją. Świetnie. Dobra, no i teraz mój dzisiejszy odcinek. Zróbmy to, co powinniśmy zrobić już jakiś czas temu. Czyli postawmy te... ale może być. W sensie, ja się nie obrażę, jeżeli budynek jest trochę mniejszy i mniej mi tutaj miejsca zajmie w tej dzielnicy. Co oznacza, jeżeli jest trochę mniejszy, możemy spokojnie tutaj zrobić to, co chciałem i tak na pewno zrobić. Czyli stąd i tutaj trzeba zrobić łagodny zjazd. No mniej więcej dotąd, z czego ty jeszcze tutaj się podłączysz. I tutaj może część z was kojarzy, jest autostrada, o ta ukryta. I ona właśnie będzie tutaj wjeżdżać na górę. Znaczy, bo tutaj brakowało tego podłączenia z tą częścią drogi, bo ona jest podłączona z drugiej strony, a z tej nie miało żadnego wjazdu. No i to było oczywiście tylko kwestią czasu, aż ja po prostu będę mieć pieniądze i zajmę się tą dzielnicą, aby w przyszłości tutaj zabić.
Coś takiego. Mniej więcej tu będzie teraz. Zróbmy dotąd dojazd. Tutaj będzie jeden taki ostry. I tu będzie drugi taki. I teraz zróbmy oczywiście, żeby to jeszcze ładnie wyglądało. Tak. To są te rzeczy, których się zwyczajnie nie robi. Czyli żeby ładnie coś wyglądało. I w tą stronę. I tym wyciszmy trochę tą autostradę, bo jestem przekonany, że tam w waszych kafejkach, czy co tam macie, może być głośno. Więc zróbmy coś takiego. Tutaj jest rejon na parki. Tu nic nie będzie. To od razu mogę powiedzieć z początku. Się zastanawiałem, czy jeszcze coś tutaj nie dorzucić im, ale stwierdziłem, że już nie jest to takie niezbędne zbytnio z tej strony. By nie było też takie jakieś złe. W sensie to nie jest niezbędne tutaj w żadnym wypadku, ale może będzie ładnie wyglądać. No ma, najdalej stąd tutaj, jak możecie domyślać, będzie podłączenie autostradowe. Jedna będzie w tym kierunku, a drugie powinno być w tym. No i coś takiego nam powstało. Najlepiej tu byłoby oczywiście rondo zrobić, ale już nie będziemy marudzić. I widzę, że tutaj jeszcze to trzeba byłoby zmienić. I najważniejsze, czyli ścieżka rowerowa, których tutaj trochę jest. O! Ta będzie sobie tutaj zjeżdżać i będzie sobie jechać tutaj spokojnie w tymże miejscu. O! Albo nie. Albo i nie. Dajmy sobie ją stąd, tu, tutaj i tutaj sobie zjedziesz na dół. No, chyba się podłączyło. No, mniejsza z tym. I druga ścieżka rowerowa. Ta z kolei będzie sobie tutaj... W sensie plan jest prosty. Jedna będzie zjeżdżać tutaj na dół. Jest takie założenie. O! Ale sobie zróbmy to jeszcze bardziej, wykręćmy. Tu. Dobra. A stąd będzie ona jeszcze się tam dalej ciągnąć do drugiej części. Tylko, że ponieważ to widzimy, jak się buduje, kurczę, już gada to mi trochę schodzi. To dużo odcinków. I dobra. Dajmy sobie teraz tutaj obszar mieszkalne i ogólnie do zamieszkiwania. To nie był duży popyt, dzisiaj już go takiego dużego nie ma. I może i dobrze, bo mimo wszystko my tutaj też nie zrobimy miejsc dla tych dużej ilości ludzi znikąd w niektórych miejscach. Ale dobra. A z tego co widzę, tutaj jest już wykorzystywane to w obydwu kierunkach. Świetnie. I nawet woda jest tutaj w większości rejonów. A nie, to jest tylko przypadek. Ale ma. Ale przypadki mogą chodzić po pierwsze parami. Po drugie możemy coś takiego i już będzie lepiej. I po trzecie parki, parki, parki. I najpierw postawmy sobie to. Kurczę, bardzo chciałbym tutaj to postawić. Powiem to tak, bardzo chciałbym postawić, czyli tutaj to postawię. Gdzie jest nasza woda? Tak, tutaj też już są promy zainstalowane. Nie wiem, czy wy to widzieliście. Nie wiem, zdecyduję pewnie o tym, kiedy będę montować. A ponieważ kiedy ja to nagrywam, to jeszcze nie było poprzedniego odcinka wrzuconego, no to nie mam zielonego pojęcia. Dobra. To i tak. I tutaj te nasze... Nie wiem, czy ktokolwiek korzysta z tych domów póki co, ale jakby coś mają taką możliwość. Całe rejony tutaj do zwiedzania. I oczywiście parkowania. Czy jak zwał, tak zwał. Tu sobie dajmy jeszcze jedno takie molo. Takie coś. I daj ten mały... Nie ma taki... Gdzie jest ten mały? Tu jest ten mały. I tu dorzucimy sobie ten mały jeszcze. I tutaj już więcej nie będzie takich... zabawek. Zobaczmy teraz. Dużo ludzi korzysta z tego dworca. Wbrew pozorom. Na początku było kiepsko, ale teraz już widzę, że odkąd więcej linii puściliśmy, to jest całkiem nieźle. W przyszłości może jeszcze powstanie parę linii metra w naszym mieście, jak znajdziemy sobie lokalizację, gdzie jest zbyt dużo przeciążone linie tramwajowe, kolejowe, czy jakie tam będą poprzeciążone. To będzie. Wtedy będę się tym jeszcze zajmować. Dobra.
Tam lokomotywialnie, chętnie bym tutaj gdzieś, o właśnie, w tym rejonie bym rzucił. Teraz pytanie tylko, jak będzie tutaj to wyglądać pod tą skarpą. No tak wygląda, jak wygląda. Czyli kiepsko. No ma, wiecie co, może już tutaj w sumie być. No. Tutaj tylko damy drogę. Oczywiście bez połączenia z tą z częścią. I to sobie wyciszmy już na samym starcie. I tak samo sobie wyciszmy to, to, to. Tutaj się ładnie rozjeżdża. I to, to. Dobra. Tu dalej nie mamy już nic do wyciszania. I tutaj jeszcze ten krótki kabel podrobiony. Tylko teraz tak. Tu jest ten jeden budynek do jeszcze postawienia, ale najpierw trzeba tego przesunąć. Aha. Świetnie. 1% ma znaczenie. To jest z tej kategorii. 1% ma znaczenie. Będziemy czekać, aż tutaj coś to opróżni. No chyba tak, niestety. Dobra, to w tym czasie, kiedy będziemy czekać, możemy zrobić, aby się tutaj zaczęli już jacyś mieszkańcy budować. Więc proszę bardzo. Ciach, ciach, ciach. Tu damy im przejście, tak? Żeby nie było. Tu będzie przejście pomiędzy jedną a drugą. Co mają tutaj jeżdżą jakieś dwie linie tramwajowe? Tak. Czyli tutaj prawdopodobnie to nasza kolej jednoszynowa, która tutaj jedzie, musi mieć jeszcze tą stację. Kurczę, teraz mi się już kończy. No nie, że nagrywam to rano, to wiecie. Jeżeli to się robi rano, to ogólny człowiek jest zadowolony, że to robi rano. Ale, jak sobie przypomni, że za chwilę jeszcze później coś ma dosyć dużo do roboty, no to już mu nagle się czas kończy. Ale dobra. Ale dobra, dobra. Stwierdziłem, że rano nagram, to będę mieć to już, w sensie już w ciągu dnia nie będę miał już problemów, żeby po prostu z czasem walczyć i żeby tutaj dotrzeć, więc już niech będzie tak, jak jest. Zróbmy tam ścieżkę, która była. Dobra, to się podłączyło. Natomiast tam trzeba jakoś tu będzie wykręcić, poza tym, że tutaj ta kolej jednoszynowa nie będzie wjechać w końcu. To. Dobra, dajcie mi chwilę i ja to poprzedam. Nie wiem, jak to długo czekało, ale długo. Swojego nie wiem, czy wiecie, ale śmieciarki mają niesamowitą funkcję zbierania śmieci, nawet nie podjeżdżając zbyt blisko do nich. O, kolejna chciała zebrać już, ale nie mogła. Dobra, to jest wyłączone i możemy w końcu to przenieść, ten budynek, bo już z 20 minut próbowałem go przenieść, przy czym przypomniało mi się, że jest wyłączony i dlatego nie mogę go przenieść i dlatego się nie opróżnia. Dużo błędów było. I okazało się, że jeżeli włączycie w budynku opróżniaj, kiedy jest wyłączony i później włączycie go, to gra nie pamięta tego, że musi do niego wysłać już śmieciarkę. I efekt jest taki, że nic się przy niej nie pojawia, co jest problematyczne. Dobra, dalej, tutaj sobie zrobimy jakąś taką małą strefę śmieciową, w sensie, żeby je właśnie... Tylko ja bym chciał mimo wszystko to w jakąś taką jedną drogę tutaj wrzucić, żeby dookoła było to całe zabudowane, bo śmieci w tym rejonie faktycznie powinny być zbierane właśnie z tychże rejonów. Teraz tak, czy to w ogóle jest jakiś, emituje hałas? No jakiś lekki niestety, tak, ale na szczęście lekki. Bo tutaj będą mieszkańcy dookoła tego mieszkali. Z widokiem, no to już takie, wiecie, no trochę gorsze, ale z widokiem dookoła będą mieli ładnym, więc nie powinny też aż tak bardzo narzekać. No ma, więc to są ostatnie rejony, gdzie nasi mieszkańcy będą mieszkać i jeszcze jedna rzecz, którą tutaj postawimy, to będzie właśnie, o, dokładnie. I chyba tak, tutaj
Sprawdźmy. Powinno wejść jeszcze jedna właśnie stacja metra. I właśnie czemu tutaj wpuszczam metro? Ponieważ tutaj żadnej innej komunikacji nie będzie. W sensie żadnej innej. Nie ma. Natomiast tak, tutaj niestety musimy zrobić jedną wielką zmianę. Ponieważ ten budynek został postawiony przed pewnym wydatkiem, nazywającym się Sunset Harbor, który całkowicie zmienia postać funkcjonowania metra. Musimy ten budynek, nie wiem czy wystarczy przestawić go, tak, wystarczy przestawić go, co znaczy, iż w teorii, nie no, i tak muszę go wyburzyć, drogi, te tory, no i tak on będzie, dla niego to jest jak błąd. No i tak, w teorii nasze linie kolejowe wszystkie się teraz rozchodziły i zobaczymy, czy kiedy podłączę to wszystko, to zaczną działać. Daje takie 50-50, powiem szczerze, 50-50. Na to, że kiedy to znowu włączę, to będzie działać. Tak, i w niektórych miejscach właśnie trzeba robić to w ten sposób, a w niektórych jeszcze inaczej. Nie wiem, wiecie mniej więcej co chodzi, no Siliska, więc. Tutaj poszło łatwo. Tutaj już nie. I tutaj też nie chce iść łatwo. Ale tutaj ogólnie tam, tam weszło w końcu jednak. I teraz stąd to samo trzeba zrobić. Z tym, że stąd może by się udało. O, no, udało się. Także jakiś przekombinowany węzeł. W sensie tak, tutaj jeden w ten wjeżdżał tu. Ten chyba tu, a tu był jakiś jeden tor taki ekstra. O Boże, muszę to obejrzeć, zaraz zobaczymy. Na szczęście udało mi się to podejrzeć i już wiem mniej więcej jak to wyglądało. Teraz możemy prosto dociągnąć tutaj tą naszą linię metra, chyba że takie to nie będzie po prostu. Nie będzie. I proszę bardzo, puścimy ją sobie. Ona w przyszłości może jeszcze gdzieś dojedzie, tak? Tylko jest, przynajmniej jest takie założenie, że możliwe rozbudowa tego jest po prostu realna. A czy będzie? Tego nie wie nikt. No ma. Stąd, tu i tu z powrotem i tutaj. Linie wszystkie się jeszcze tutaj układają, tak, to jest kwestia chwili. I one powinny po prostu, o, jak widzimy, po prostu muszą się poprzerzucać i w większości one już też tam są. O, jak widzimy, tutaj tylko jeden ten tor jest, nie wiem, on był nieużywany? Może nie, kto to tam wie, licho wie. Dobra, może nawet dobrze, że nie jest używany, w sumie aha, nawet nie powinien być używany, dobra, nie wiem, nie pamiętam. Jak to było wcześniej, musiałbym podejrzeć. Jak widzimy, tutaj też podobimy ścieżki podziemne, żeby oni mogli dochodzić do tych dworców. Czyli w skrócie stąd teraz jest, jak widzimy, ładny, ładny ruch. I tutaj też dochodzą do naszych tramwajów. To dobrze, że korzystają. Ciebie możemy włączyć, bo ty już działasz. Tylko teraz czekać, aż to się zabuduje tutaj całe nasze mieszkanie. I cała reszta. Możemy zwolnić im trochę z podatków. Ale to już tak bardziej po prostu stwierdza, może bez przesady, może tak, w ten sposób. No i co tu dużo mówić, to chyba będzie na tyle z dzisiejszego odcinka. Po tym jak puścimy ostatnią linię właśnie kolei jednoszynowej stąd, tędy, tędy, tak, tutaj ci się cieszą. Bo ci nie mają tutaj jeszcze nic, tak? Nie mają nic. Później ta nasza kolej jednoszynowa, gdyby miała tutaj stację. W teorii mogłaby mieć, ale już chyba widzę, że specjalnie tutaj nie wrzuciłem, żeby nie było tutaj im za głośno, albo właściwie nie ma co chodzi. Wydaj mi ją tutaj. W sumie, czemu by nie? Czyli ja wiem, że to jest to starsza porządna, ale ją można przenieść przecież, tak? To nie jest takie logiczne. Budynek starszy porządny jest mobilny. Nie pamiętam, czy jakieś budynki w grze nie są mobilne. Chyba wydaje mi się, że wszystkie. No i oczywiście najważniejszy budynek, jaki tu blokowało, bo ja specjalnie wisienkę na tarcie zostawiłem oczywiście, czyli pocztę. Pocztę sobie tutaj walniemy. O, tak ładnie na rogu. I też przy okazji pod tymi wszystkimi tutaj, gdzieś w tym rejonie możemy sobie postawić taksówki, bo w końcu one też są w grze, a ja z taksówek to korzystam jak w lichowie często. Dobra, teraz wrzućmy sobie tutaj tę naszą stację kolei jednoszynowej.
No i właśnie, byłoby dobrze, gdybym ją mógł przesunąć o tą jeden kratkę do tyłu. Dobra, lecę chwilę. No i wracamy do robienia tej linii, proszę bardzo. Teraz możemy sobie tutaj jeszcze przez tą stację, możemy włączyć w ogóle play. Tędy, no i tak, stąd mamy dwie opcje. Albo, bo poczekajcie, gdzie są te tory? Tak, tutaj są te tory. Albo jakiś tam była jedna z tych opcji możliwych, żeby skręcić tu na lotnisko. Z tego co kojarzę, tutaj na lotnisko. O, świetnie. To tory są już trochę, jest ich zbyt dużo. A, puśćmy ją po prostu do głównego dworca. A niech będzie. Wiem, że to już trochę takie nudne i że wszystko dojeżdża w sumie tutaj, ale spokojnie. Może być jeszcze więcej. No i tak, zerknijmy. Tutaj mamy raz, dwa i tu jest raz, dwa, czyli tutaj musi jechać ta linia, bo już byłoby zbyt duże przeciążenie. A w przyszłości tam możliwe, że w tamtym rejonie powstanie jeszcze coś innego. No to zobaczymy. No i sobie pójdźmy tutaj, tędy. Tutaj z powrotem. Ci się ludzie na pewno cieszą. Ci się też mogą pocieszyć. Nikt się nie cieszy. I wracając tutaj. O, ci się cieszą. Dobra, no to zaraz sobie zobaczymy. No widzę, że tutaj jakieś fikumiku się robi. W komiku. Dziwne. Na tyle dziwne, że mi się to nie podoba. Nie będziecie tak jeździć. Nie na mojej zmianie. Czekaj, zróbmy sobie to w ten sposób. No i chyba właściwie w ten sposób możemy już to zostawić. Ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Och, zapis. Czy ja tutaj ten tunel, w sensie tam jedno metro, tak. Metro. Dobra, mamy to zrobione. Natomiast co ja chciałem powiedzieć, to chciałem dociągnąć jeszcze jedną rzecz, a mianowicie tutaj do tego rejonu. O, właśnie to. A jakby coś z rowerków tu mogą korzystać, bo nie wiem, czy ktokolwiek korzysta z rowerków. O, na tej trasie korzystają i nawet tutaj jadą tym mostkiem. To bardzo miło. Tym już niekoniecznie, ale to kwestia czasu. Może się pojawią w przyszłości coś bardziej zainteresowani. Dobrze, zobaczmy, czy nasze stacje metra są budzą zainteresowanie naszych mieszkańców. No widzę, że ta stacja tak, ta jeszcze nie. Może dlatego, że tutaj jest to jeszcze. Z tego co widzę, nasze tak, tutaj statki budzą największe zaufanie. I to dobrze, bo wcześniej one miały bardzo małą pływalność. Jakbym to tak można, jeśli tak można w ogóle określić. I tutaj te statki, one też nie mają zbyt dużo jakichś jeszcze podrywów. Ale one tutaj też płyną na tej linii i to nie jest takie, jakbym powiedział, że złe. Tam jedną szynówkę bym chętnie zobaczył. Czy tu był jakiś pociąg? Nie. Żeby mieć pewność, że oni korzystają z tego. No ma tu idą. Tutaj jest trochę zamaskowana ta stacja, ale do niej dojście jest chyba. Chociaż mogę zrobić w sumie. Ona jest na tyle zamaskowana, a w Stis widziałem nowe bugi, że jeżeli budynek jest zamaskowany, to oni się nie podoba. To nie działa. Więc zróbmy sobie to w ten sposób, a teraz idą ludzie.
Czy z tego korzystają? Przynajmniej. Z tego tak. No dobra, a gdzie jest nasz pociąg? Halo, puściłem przed chwilą linię naszej jednoszynówki. Czemu ja tego nie widzę? To jest kolor zielony, taki. Okej, bo jest po prostu mało pociągów. W sensie jest 5 pociągów i pewnie są zupełnie w innej części miasta. Ale z tego co widzę, jest już trochę zaufania do nich. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wyglądają pociągi tutaj. Też jest do nich zaufanie. I oczywiście tutaj mogło trochę się zmniejszyć, bo przestawiliśmy go, to wiecie. Się tam mogło po prostu trochę poprzestawiać. No ma, mniejsza z tym. Mam nadzieję, że taki inny trochę odcinek, już taki bardziej happy endowy bym powiedział, bo no, może przez dzień w tym happy endowie, ale to jest ostatnia taka, że dzielnica. Wam się podobał? Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak, oczywiście w Cities człowiek nigdy nie śpi. No ma, tutaj chyba już nic nie muszę robić. Wydaje mi się, że poza jakimiś dziwnymi rzeczami jesteśmy już gotowi do odpalenia rakiety. Dokładnie. No chyba w ostatnich odcinkach zawsze kończymy odcinki odpaleniem rakiety. I powiem wam, to nie jest takie złe. To naprawdę nie jest złe. A ja wiem, co jeszcze zapomniałem powiedzieć. My dzisiaj jeszcze puściliśmy jedną rzecz. To postawiliśmy. A tutaj jest ludzi jak gnoła. Do zobaczenia już wkrótce. Czekamy, aż odleci i kończymy. Ciekawe, czemu zobaczymy, jak będzie startować. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale czy usłyszymy? Czekamy. Jest, poszła. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!